Witam, witam! Z tej strony MWK, słuchajcie, jesteśmy w kolejnym filmiku na moim kanale TOK. Jak możecie sobie zobaczyć po kurde tytule tego materiału, przedstawię wam dzisiaj iglo. Tak, nie wiem czy wiedzieliście, ogólnie w Minecrafcie respi się iglo. Zaraz wam je przedstawię, zaraz pokażę wam, co w nim się znajduje. I postaram się wam szczegółowo opowiedzieć, jak one występują. No i tyle w sumie. Fajnie by było, jakby pod tym odcinkiem bym zobaczył tak z 1500 łapek, to bym wiedział, że chcecie takie bardziej ciekawostkowe filmy w Minecrafcie. Jeżeli chcecie, to zostawcie łapkę w górę, 1500 łapek i takie ciekawostkowe bardziej filmy będą się pojawiały oraz możecie fajny jakiś komentarz napisać, słuchajcie. Dobra, macie w opisie seeda, tak, jak nie wiecie, jak się seed ogólnie wprowadza, żeby sobie stworzyć właśnie taki świat, ten sam świat co ja, bez ściągania, to słuchajcie, macie teraz właśnie pokazany. Dobra, słuchajcie. Tutaj mamy iglo, coś takiego się respi w Minecrafcie. Ogólnie dostałem kiedyś wiadomość od jednego z was, że coś takiego mu się pojawiło. Ja uważałem, że to jest fake, po czym trochę więcej takich wiadomości zacząłem dostawać i postanowiłem, że nagram o tym film, więc słuchajcie, już wam pokazuję, że tak, to jest prawda, że coś takiego się respi. To jest prawda jak najbardziej. Mojang coś takiego wprowadził z myślą chyba o nowej wersji Minecrafta, bo teraz dodali nowe misje, ale słuchajcie, przejdźmy sobie do środka, słuchajcie. Tak, tutaj znajduje się łóżeczko, które my sobie zabierzemy, bo jesteśmy, kurde, na survival. Tutaj mamy piecyk, kurde, crafting i pochodnie, tak. I oraz dywan, słuchajcie. Pod tym dywanem, słuchajcie, znajduje się trapdoor. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale jest tu właśnie ukryty trapdoor. Zaraz zobaczymy, zejdziemy sobie na dół, co w nim się znajduje, co w nim się znajduje. Pewnie jesteście ciekawi, ja w sumie też jestem ciekawy, bo jeszcze tam nie wchodziłem. Ale generalnie takie iglo to jest naprawdę super sprawa, ponieważ jak znajdziemy to mamy naprawdę gotowy domek. Tylko nie radzę tutaj chyba stawiać pochodni, bo to może się roztopić. Tutaj mamy coś ala szybki, naprawdę no miluśki, fajny domeczek, mi się to podoba. Ale dobra, nie będę tutaj przedłużał, słuchajcie, zejdziemy sobie na dół. O, coś tam się świeci, jak widzicie tutaj mamy stone bricki, więc będziemy mogli sobie, o Jezu, jak tu ciemno, będziemy mogli sobie wykopać te stone bricki, jeżeli byśmy mieli taką potrzebę. Tutaj mamy właśnie te inne stone bricki. Mamy tutaj stone bricki z tym takim mchem. Ale dobra, co tu się znajduje, słuchajcie, co tu się znajduje? Jak widzimy, jest skrzyneczka. Są dwie strzałki na tabliczce. W jednej, że tak powiem, celi, tak można to powiedzieć, jest villager, który jest zombiakiem. W drugiej jest, słuchajcie, zwykły villager. My sobie wpiszemy game moda, żeby sobie tutaj na nich popatrzeć. Tak wygląda, nie wiem czy widzieliście kiedyś villagera. Ja mi to rzadko się zdarza, żebym widział takiego villagera. Ale jak widzicie, nic z nim nie można zrobić. A z tym możemy pohandlować, jakie tutaj mam. O, trochę drogo masz, ziomuś. Tak, i tak to się prezentuje. Takie coś możemy tutaj znaleźć. Mamy kaktusa, mamy tutaj, słuchajcie, maszynkę do robienia potek. I o, tutaj mamy nawet potkę. Mamy tutaj potkę na walkness. Nie wiem jak to się wypowiada, sorry. No i mamy tutaj, słuchajcie, kocioł, tak. Nie wiem czy wiecie, słuchajcie, ale właśnie dzięki takiemu kotle możemy sobie zmieniać itemeczki, tak. Znaczy wiecie, jak mamy na przykład kolorową zbroję ze skóry, to po tym jak klikniemy tutaj prawym przyciskiem na pokolorowany item, to po prostu zmieni, no, tak jakbyśmy to po prostu wyprali, słuchajcie. Tak, więcej takich rzeczy możecie zobaczyć, słuchajcie, u dealerka, bo on ma taką fajną właśnie serię. Ale dobra, zobaczmy sobie, co tutaj, jaki jest lot ze skrzynek. No nie ma jakiegoś super lotu, chociaż Golden Apple to jest naprawdę fajny lot. Mamy trochę węgla, mamy w sumie na chlebek i dwa jabłka, no w sumie trzy jabłka. To generalnie powiem wam, że bardzo fajnie. Jak coś takiego znajdziecie, to jest naprawdę spoczko, macie nawet pochodnie. No i to by było na tyle w sumie, taki bardzo króciutki odcineczek, chciałem wam tylko pokazać i odpowiedzieć w sumie tym ludzikom, którzy do mnie pisali na fanpage'u, słuchajcie, chciałem wam po prostu odpowiedzieć, że tak, jednak coś takiego jest. Ja wam powiem szczerze, że wam nie wierzyłem, naprawdę, myślałem, że wy coś trollujecie mnie tutaj, bo trochę w Minecrafta wtedy nie grałem, jak mi to pisaliście, ale jednak okazuje się, że naprawdę jest iglo w Minecraft, tak, słuchajcie, jeżeli chcielibyście jutro jeszcze zobaczyć odcineczek MWK vs Dealer, to zostawiajcie łapkę i piszcie, że chcecie jutro, bo mam na jutro jeszcze jeden pomysł, więc w sumie możecie mi napisać, co byście wolali,
co byście woleli, czy właśnie ten odcinek, o którym mówiłem, czy chcielibyście zobaczyć, jak kurde z łódki można zrobić, słuchajcie, coś a la łódź do nurkowania. Dobra, więc ja byłem MFK, 1500 łapek i będzie więcej takich produkcji. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, wiecie co robić. Ja byłem MFK, trzymajcie się, yo!